stwierdziliśmy, jedziemy nad ocean. Przyjechaliśmy nad ocean, tak na wieczór. Ale tutaj już jest fajnie, zobacz. No tutaj jest przyjemnie. Taki zimny wiaterek, chłodny. No, także przyjechaliśmy do parku, nad ocean, posiedzieć sobie tak wieczorkiem. Może uda nam się zobaczyć też zachód słońca, ale na razie mamy schody do pokonania. Tyle schodów na sam dół. A teraz musimy, słuchajcie, o tam dojść. Tą całą plażę musimy przejść i dojść tam na drugą stronę. Tam znajduje się taki fajny park pod drzewkami, fajne trawniczek, drzewka. Możecie grilla sobie zrobić, takie fale. No i powiedzcie, czy nie jest cudownie nad oceanem? We Włoszech nie byli jeszcze, co? Chyba nie. Espresso with heavy cream. Ja powiedziałem dwie łyżeczki heavy cream, a dowalili mi chyba pół litra. Takie 4 na 10. Tam nawet ławeczki mamy. Wolne? I to moi drodzy, właśnie ten park. Zobaczcie, jaki fajny. Przynosicie sobie kocyk i możecie sobie leżeć tak jak ta para pod drzewkiem. Zobaczcie, jakie piękne te drzewka są. Prawie jak bonsai. Kto lubi grać w kosza, może przynieść piłkę, ale widzę, że teraz kosz ściągnęli. Nie wiem czemu. O, a tu jakie miłości. Nawet łóżeczko, patrz, przynieśli. Jakaś impreza była. Chyba jakieś urodziny były. Zobaczcie, jakie fajne stoliki. Tutaj jest nawet grill. Możecie przynieść sobie mięsko, kiełbaskę. Smażycie i delektujecie się takim widokiem. A tam, moi drodzy, na samej skarpie, co widzicie, to taki duży, biały budynek, hotel, który się nazywa Ritz-Carlton. Bardzo drogi. Byliśmy tam, ile, ze 3 lata temu? Ze znajomymi na kolacji. Powiem wam, że fajny. Fajny hotel, dość dobre jedzenie, ale bardzo drogi. Ostatnio znajomy wysłał żonę z synem, właśnie dostała prezent na urodziny właśnie do tego hotelu na parę dni. No to powiem wam, że tak się koło 2000 skończyło albo i więcej za 2-3 dni pobytu. Sami ocencie, czy dużo, czy mało. A tam, jak widzicie, o tam te palmy na samym tym zboczu, tam jest bardzo fajny taki park, gdzie możecie sobie usiąść i na środku jest takie jakby
Palenisko. Palenisko. No po prostu rewelacja. Na chłodne wieczory. Tutaj potrafi wiać zimnym wiatrem od oceanu. Więc takie palenisko zrobione, fajne. Fajne, fajne. Takie duże. Czy kamera odda to, co my na żywo widzimy? Takie piękne smugi z nieba. Tam słońce się przebija, przedziera, próbuje się przedrzeć przez te chmurzyska. Naprawdę piękny widok, zobaczcie. Tak sobie siedzimy już z godzinkę tutaj i naprawdę jest rewelacyjnie. The next day. Zobaczcie, jaka pogoda. Mówicie, że w Polsce nie umieją przewidzieć pogody? Tutaj wcale nie jest inaczej. Mówili, że będą straszne upały dzisiaj, że będzie około 100 stopni nawet na dworze. I proszę bardzo, wstaliśmy rano, deszcz. Od rana pada. Gdzie te upały, to nie wiem. Piękna kalifornijska pogoda, pada od rana. Wczoraj było fajnie pochmurno, a dzisiaj pada. Mieliśmy jechać na plażę, ale chyba nie pojedziemy. Tak na szybko. I Bonitka potrzebuje trochę miłości, czułości od nas. Taka nowa listwa do Bonitki, bo jak wiecie, albo nie wiecie, kto się zna na samochodach, to wie, że taką listwę można, taki plastik odnowić w miarę szybko i bezboleśnie, podgrzewając tak porządnie, nie? Prawie, że ten plastik się topi i taki plastik można lekko tam uratować. My wracamy z myjni właśnie i postanowiliśmy założyć ten nowy plastik. Taki plastik w Mercedesie, $60. Niedużo. Jest nówka sztuka, na parę lat powinien wystarczyć. Tam mam jakimś szuwaksem, pokryję go, ale tego to się uratować nie dało. Cały czas taki blady, to jest mokry, to jest ciemne, ale tutaj, gdzie jest to jasne, to taki właśnie wygląda. Próbowałem wszystkiego, i ceramiki, i palenia, nic nie pomogło. Także zakładamy nowy plastik. Jeżeli wiemy jak, chyba wiemy jak. Jakoś tak. Może nie tak. Okej, zobaczmy. Zatrzaski i jeden taki dzyndzel. No, Bonita, przyjmuj to. Nówka sztuka od dealera. Trochę czułości i miłości dla Bonity. W takim wieku już, nie? Też potrzebuje. Potrzebuje. Dobra dziewczynka. Dobra dziewczyna. Poznajecie, kochani? Ogórkowa zupa. Słuchajcie, już za mną chodziła tyle czasu i postanowiłam nie, w końcu gotuję. Powiem Wam, że bardzo długo nie gotowałam zupy ogórkowej, z rok czasu albo i lepiej, bo ciężko dostać, słuchajcie, dobre ogórki. Więc udało nam się w miarę ogórki dostać. Ogórki z tej firmy, nawet zbliżone są do polskich ogórków, więc stwierdziłam, robimy zupę ogórkową na kurczaczku, czyli trochę kości, rosołek pięknie ugotowany, trochę marchewki i ziemniaczków i mamy zupkę ogórkową. I oczywiście trochę jest koperku wsypanego,